Teraz ją pouzupełniam tylko. No właśnie, bo tutaj więcej tych portali jest, więc będzie więcej tych stworków wyłazić. O rany, ale zagmatwane to. O, proszę, już wiedziałam, że będą wyłazić. Ale to zawsze oznacza więcej lutu. Co my tu mamy? Co mi tam? No, niech będzie. Niektóre z tych potworów w tej grze wygląda troszeczkę jak Pokémony. Na przykład te smoki całe, no ale nie jest źle. Lubię smoki, co mi tam. Tylko zastanawiam się, ile jeszcze będą się ciągnąć te korytarze w tym poziomie. Bardziej zagmatwany korytarz, tym gorzej mi się idzie po nim, tym bardziej mi się kręci w głowie. Da, jeszcze te zielone coś tam. No dalej, 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 dalej. Teraz sobie portal obadam, tylko zerknę tu. O, właśnie. Co by mi nikt nie przeszkadzał. No i patrzcie. Nie, yeah. Ledwo zdążę podbiec, a pies już zabił. Ojejciu. Już pełne. Ale tam jakieś błyskawice, fajnie to wygląda. Coś tam błyska, grzmi i w ogóle jest mrocznie. Ale dobra, obadajmy sobie ten portalik. No, pierwsze co? O, mini boss. Portale są jak te klapy w podłogach, albo te szyby, przez które takie szczurowate stworki wyskakiwały. Ui, złoto, złoto. Można iść dalej. I zaraz się ktoś napatoczył do stłuczenia na kwaśne jabłko.
Oj, 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 oj. Starczy dla każdego, spokojnie. No masz jakie upierdliwe, no? Już schody na dół. Super, wreszcie koniec tego poziomu. I tam będą 33 i 34. Czyli właściwie ostatni etap całej gry. Uhuhu. Jesteśmy daleko. Ja polecę sobie wpierw do miasta, wymienię lód na pieniądze, a może pieniądze wymienię na coś przydatnego. Może się uda. Ej, sio! No masz. W sumie to nie zwróciłam uwagi na to, że rozwiązał się ten quest. Bywa. O rany, jeszcze na 33. Ale mógłbyś sobie już dać spokój, co? No. Dobra. Dobra, to na dzisiaj koniec. Muszę sobie zrobić przerwę, także na razie.